Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. I teraz ten pytajnik, do którego tak usilnie nas ptak próbował zaprowadzić, to był stojak bambusowy z Komatsu. Tego jeszcze nie zrobiłam, bo tak w zasadzie to nie ma z kim się tam bić, więc zyskaliśmy jeden punkt hartu ducha. Mamy jeden więcej, bo to był jeden jedyny brakujący taki stojak, kończący nam to pełne koło. Mamy wioskę rybaków. Przynajmniej tak trochę wygląda. Ale... oznaczyliśmy... tak, to jest ta wioska rybaków. Oznaczyliśmy sobie kolejny pytajnik. No, zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. No i w końcu powoli zmierzamy do naszego głównego zadania. A proszę. Czyli tu mamy kolejny obóz uchodźców. Nic. Coś się zmieniło. Może... Tak, inaczej pachniesz. Lepiej. No proszę, zauważyłeś. Nie czułem się tak, odkąd nas najechali. Udało ci się na coś zapolować? Za czasów młodości, wiesz? Silniejszy, zdrowszy. I pewniejszy siebie. Przynajmniej deszcz. Chcesz zobaczyć moje towary? Pojechał. Dobra, to i my jedziemy. Ukradniemy jeszcze wioskę uchodźców. Zanim Mongołowie przybyli, podobno walczyli przeciw sobie. Czyli to by było na tyle. Ulepszeń jako takich nie mamy. To znaczy coś byśmy mogli tam ulepszyć, ale... nie o to nam chodzi. Chcemy fabuły. Ulepszenia sobie zrobimy. Jeszcze w międzyczasie. Cicho tu jakoś spokojnie. Patroli nie ma. Dziwnie cicho i spokojnie. No, no to oto jesteśmy. Terytorium Mongołów i tu już oni są do zrobienia, więc... możemy. Czyli mamy tutaj jakiś... zabij wroga przez prowokację. No dobrze, tylko pytanie, kto tu wyjdzie? No spróbujmy, tylko może nim to zrobimy, to strój przydałby się inny. Da się, czy się nie da? Tak czuję, że ten wódz to raczej gdzieś tutaj jest. Jakaś prowokacja. No teraz jak nas boś nie ma, nie? Gdzie jest duży? O, jest prowokacja. Który z was jest najlepszy? I co, koniec? To słabo. I czemu w ogóle jesteśmy poza? Czemu mnie nadal widzi? Wygląda na to, że tak. W końcu dostanę. No właśnie.
Nie? No dobra. Mamy żelazo. Więcej żelaza. Dajcie nam żelaza. Potrzebujemy tego żelaza. Jest duże. Tyndwen! Jadź tu sny! To by było to. Oni się tam piją z kimś z prawej strony. Może znów między sobą. Mongolskie artefakty. Do tego artefaktu pewnie by nas zaprowadził ten świetlik, którego przez moment widzieliśmy. Niech się leją. Gdzie dwóch się bije, prawda? Tam ja skorzystam. To mamy żelazo, kurczę. To jest dobre miejsce. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Całe mnóstwo żelaza. To Larinczek! Nie bije mnie, dziad. Bardzo ładnie padają. Z kim tam jest ta impreza? Poczuję się trochę urażona i niezaproszona. Co tu jeszcze? Ach, tu jesteś. Nie rozumiem, czemu czasami nie chcę wejść na atak. Ale możemy go tak zeskrobać. Czasami tak ładnie wejdzie, płynnie. Nie, zobaczcie, jaką odrobinę dostaliśmy za takie miejsce, a... A za zadanie, ile potrafi wpaść tego expa. No dobrze, chyba więcej tu nic nie mam. No tak, boję się czasami odzywać, bo kręci się tu ktoś z jakimś dziwnym autem i tak miałam wrażenie, że już sobie odjechał, ale on chyba po prostu jeździ w koło. No więc cały czas go gdzieś słychać. Jest z daleka. No dobrze, to tak, to jest zrobione. Przynajmniej na to wygląda, chociaż tak jest, proszę bardzo. No a tutaj, okej, okay, ten traper, więc zaczynamy skręcać. Czy tu jest? Tak, tu jest plaża, nabrzeże. No dobra. O, jaki biały piaski. Tu mamy jakąś wioskę. Jest kwiat. Coś mnie tu widziało, nie mam pojęcia co. Co my tu mamy? Zaginiona na morzu. Ludzie obawiają się rozgorączkowanego mężczyzny machającego mieczem. Może ma jakieś kłopoty albo stanowi zagrożenie. Skóra, mniejszy talizman obrony. Wioska Aoi. Okej. Okay. Może tu właśnie jest ten problem, co? Czy nie? Niekoniecznie. Tu jest oczywiście Bajasz Legend.
Szybka podróż odblokowana. Ale to zajedźmy do tej wioski. Może ktoś nam coś powie ciekawego. Oczywiście też w pewien sposób splądrowana. I popalone domy. Ale może coś się gdzieś ostało. Opakujcie bliskich, a ja poszukam jakichś ostatków, prawda? I je wam zabiorę. Tu kobiety pracujące. Ale nic nie ma. Tu też nic nie ma. No jednak bieda. Tu jednak w tej wiosce nie kłamią, jak mówią, że nic nie zostało. Sami prawdomówni ludzie. Nic na nic. Panie Sakai. Klejąca bomba ewentualnie. A na dachu? Może na dachu coś macie? Już takie numery widzieliśmy. No dobrze. Chyba nic ciekawego tak naprawdę za jednym. Za jedną paczką. O! Konie ryczały dziko. O nie, len mieli także. Gdybym tylko mógł pomóc. No len miałeś, zobacz, jeszcze masz jeden. I nic nie mówisz. Wszyscy wyrżnięci. Co do jednego. Poza żoną pana Adaciego. Pani Masako. Z nią lepiej nie zadzierać. Coś jednak zadał. I to nie byli Mongołowie. Proszę, jak tu się plotki noszą. Mamy to? Mamy to. A wiatr nas prowadzi. W tę stronę. Tu jeszcze się coś błyszczy. Jak żelazo. Ale to nie będzie żelazo, to będzie... Drewno ci sowa. Zawsze coś. To samotne drzewo wygląda ciekawie. Podjedziemy, może akurat. Jest wioska Kishi. Są i zapasy. Gdzieś znikła. Ale podejrzewam, że ona nas prowadzi do tego samego miejsca. Ale sprawdźmy to. Dokładnie. Panie, możesz mi pomóc? Widzę, że tam coś masz pod domem. O co chodzi? Muszę dostać się do obozu w lesie, gdzie znajdują się ciężko chorzy ludzie. Potrzebują znachora. W okolicy jest pełno bandytów i Mongołów. Tak, potrzebuję ochrony. Zaprowadzę cię tam. Ale ta choroba mnie martwi. Potrafisz ją zwalczyć? Z chorobą się nie walczy. Chorobą trzeba się zająć. Jeśli ci ludzie są tak chorzy, jak mówisz, musimy ruszać i zdusić tę chorobę w zarodku. Dziękuję, panie. Czyżby tu zawędrował ten jeden z poprzednich odcinków? Uzdrowicielski dotyk i pozarażał innych? No, jestem ciekawa. Czy to się jakoś połączy, czy to jest jakieś inne ognisko choroby? O, no proszę. Jak przetrwałeś bitwę pod Komodą? To dzięki kobiecie, Junie.
Uratowała mnie na plaży. Przywróciła do życia. Utalentowana znachorka. Nie znam dzielniejszej osoby. Bez niej bym nie przeżył. Moja matka była taka sama. W młodości ciągle chorowałem, ale jej wiedza o ziołach mnie wyleczyła, czyniąc silniejszym. To dzięki niej jestem znachorem. Czekaj! Widzę coś przed nami! Sokole oko, zostań. Ja się tym zajmę. Gdzie chowacie jedzenie? My nic nie mamy! Łżesz! Proszę, darujcie! Stawaj! Na pewno nie chcesz uciekać? Nie to już twój koniec! Myślałem, że nas zabiją. Tędy lepiej nie podróżować samotnie. Musieliśmy opuścić gospodarstwo. Wszyscy tam chorują. Co tu się stało? Duchy. Przodkowie chcą nas ukarać. Oddaliśmy Mongołom jedzenie, zamiast stawiać opór. Później wszyscy zachorowali. Nasz dom jest przeklęty. Niedaleko jest tawerna. Tam będzie bezpiecznie. Na zewnątrz jest wiele zagrożeń. Schowajcie się i nie wychodźcie. Dziękujemy. Oby duchy za nami nie podążyły. Czegoś, czego nie widać. Duchy, prawda? Proste rozwiązanie i wytłumaczenie. Prawdziwy z ciebie rzeźnik. Nie z prawikiem. Co ty byś zrobił z bandytami? Uważam, że uprzejmość i asertywność popłacają. No tak, więc na pewno. Dobrze znasz się na bandytach. Ja sądzę, że problem trzeba rozpatrzeć pokojowo, zanim sięgnie się po miecz. Słowa prawdziwego znachora. Wybrałeś dobrą ścieżkę. Okej. Okay. To nie ta wioska? Znachorze! Znachorze! Dobrze, że jesteś! Homio, co się stało? Coś nie tak? Mój syn. Chyba zjadł coś trującego. Zabierz mnie do niego. A co z cierpiącymi w obozie? Tracimy czas. To zajmie tylko chwilę. Pomogę. Tylko zróbmy to szybko. Dziękuję, panie. A stęka jak dorosły facet. Koni lubią tutaj zamykać drzwi. Przed twarzą. Co on zjadł? Chciałabym wiedzieć. Nie mamy jedzenia. Może uda mi się dowiedzieć więcej. Dziękuję, panie. Kosz na ryż jest pusty. To tylko gotowana woda. Czyli wszystko w porządku. To co on tutaj mógł wszamać niedobrego? Wszystkie klany zginęły w bitwie. Jak mamy obronić się sami? No nic tu więcej. Nie widzę. Tu? Nie. Coś w polenisku? Nie bardzo. Mały taki teren. Na górę wejścia żadnego też nie ma. Grzyby. Grzyby. Nadgryzione. To chyba to. Powiem Hanaoce. Znalazłeś coś? Nadgryzione grzyby. Głup tasie! Jak mogłeś? Zjadł je w akcie desperacji. Mogę zrobić lekarstwo, ale potrzebuję rzecznego mchu.
Zostań z nim. Ja znajdę mech. A więc mech, ale nie byle jaki, bo rzeczny. Tak jest, ale żeby nie było. Łatwo. No, to też ciekawe jest, że po zabiciu dzika, reszta dzików rezygnuje. Ale wywinął. Dzik koziołka. Ja mam boomerskie żarty dzisiaj, wyjątkowo. Dobra, gdzie ten mech? Gdzieś tutaj. No tak, tak, wiemy, no. Zbierz mech. Tylko gdzie on jest? Bo ja go nie widzę. Woń pleśni jest tak intensywna, że niemal przyprawia cię o torsję. Proszę bardzo, co my mamy tutaj jeszcze? Rodzina ucieczka. Zakrwawiona mapa tras przewozowych. Przecież oddaliśmy. I lista spiskowców, to takie kolekcje. Punktu nie mamy. Sprawdźmy sobie właśnie jeszcze jedną rzecz. O, czyli możemy mieć dwa talizmany ekstra. Jak ktokolwiek mógł przeżyć? Dobrze, najadł się grzybów, to teraz naje się pleśni. Panie, znalazłeś mech? Proszę. Homio. Słuchaj uważnie. Rozgnieć mech i przesyp do kubka z wodą, po czym zagotuj. Po wypiciu mikstury powinien wyzdrowieć do jutrzejszego poranka. Ludzie z obozu nas potrzebują. Tak, chodźmy. Dziękuję, że mu pomogłeś. Jak poszedł spać od razu, co? Dobra, chrapie, co żyje, wiadomo. Może i pije. Wiesz, że objawy tego mężczyzny były takie same jak pary z gospodarstwa? Bóle, wymioty, ciężki oddech. Oznaki zatrucia. Czyżby dotknęło całe gospodarstwo? Jestem prawie pewien. Potrzebuję trufli. Mech pomógł tamtemu, ale trufle są silniejsze. Znajdziesz je przy pobliskim stawie. Ruszajmy. No to musimy złapać dzika. Albo specjalną świnię taką do trufli. Kurczę, wchodzić tu czy nie wchodzić? No dobra. Łąki Kishi. Mongołowie, tam, przy stawie. Może chcesz ich poprosić, aby sobie grzecznie poszli? Decyzja należy do ciebie, panie. Aha, najlepiej, nie? Pokaż, na co cię stać! Nie, ten raz. Okej. Okay. A fajnie, że ten podszedł pierwszy. Bardzo fajnie. Dwa. No i jeszcze jeden. No i został nam łucznik. A nie, to nie jest łucznik. Dosią!
Powoli, chłopcy, nie wszyscy naraz. Dobra, powoli, bo ja nie wiem, z kim mam się bić. Wyjdę? Czy nie wyjdę? Dobra, po łuczniku, jednym, jeszcze jednie. Chyba tu mi się ta tarcza bardziej przyda. Teraz byłbyś... O, jak ładnie weszło. I znów. To jest poziom trudny. Trochę ich więcej, chyba że ich tylu miało być. No. Tak to wygląda. Na poziomie trudnym. No i co? Tutaj, panie. Dobrze, my tutaj... postanowiliśmy... Znalazłeś trufle. Tak. Pancerz. Będę mógł je teraz zebrać. Ale trufle ja tak nad wodą rosną? Ja myślałam, że w lesie. Się, czy czerpiesz przyjemność z rzezi? Zabijam, by chronić nasz lud. Myślę o nich z każdym uderzeniem miecza. Oczywiście. Wybacz, panie. Chodźmy uzdrowić chorych. Czy tylko mi on działa na nerwy, czy nie? Bo jak na razie to nas, kurczę, gania po tych Mongołach w tej wewte i jeszcze nam... Dokąd ci tak śpieszno? Murały prawi. Po konia, cwaniaku. Obóz jest niedaleko. Wielki chojrak z czosnkiem, kurczę, przepasanym przez plecy. To pewnie nie czosnek, ale tak wygląda. Znachorze, moja żona nie oddycha. Jak długo choruje? Odkąd zjawili się tu Mongołowie. Co jadła? Nie mieliśmy jedzenia, tylko wodę ze studni. Przykro mi. Odeszła. Czyli to samo. Gdybym tylko dotarł tu wcześniej. Starałeś się. Ale może gdybym tak nie zwlekał z tą parą i tym mężczyzną. Gdybyśmy się nie zatrzymali, ci ludzie by zmarli. I nie dowiedziałbyś się, że zostali otruci. Może. Ale nadal nie wiem jak. Ten człowiek mówił, że jego żona piła tylko wodę ze studni. I wiemy, że ludzie zaczęli chorować, gdy Mongołowie odeszli. Pewnie skazili studnię. Skażona woda roznosi chorobę lotem błyskawicy. To uleczalne? Tak, trufle się tym zajmą. Więc pomóż komu się da. Dziękuję, panie. Ocaliłeś wiele istnień. Dżin się załamał, koń go pocieszy. Trudno. Ciekawe, czy tu rzeczywiście można było dojechać szybciej. Wątpię w to. W każdym razie uzdrowicielski dotyk za nami.
I tyci brakuje nam do kolejnego punktu. Talizman pomyślności. Gdy twoje zdrowie spadnie do 50% lub niżej, leczenie przywraca dodatkowe 15% zdrowia. Ja to sobie później poukładam, skoro możemy... dwa takie ulepszone, powiedzmy lepszej klasy talizmany złote, z oznaczeniem złotym, zakładać. To potem zobaczę. No jak na razie gra jeszcze nie wymaga takiej precyzji. I teraz tak, tu mamy kolejny pytajnik, zaraz jest pod spodem następny i tu mamy tego kowala, czyli to będzie dłuższa historia. I teraz nie wiem, chyba pójdziemy takim zygzakiem. Żeby tę główną misję zostawić sobie na kolejny odcinek. Szukacie mnie? No i dobrze. I dopiero teraz tak, ten zwrócił uwagę. Nie weszło mi. O nie, o to mi chodziło. Na niego to akurat nie skutkuje. No dobra. Za to wchodzi elegancko to, prawda? Potężny był, obżarte. No. Stal. I żelazo. Cudowne. Także złote miasto stoi otworem. No kurczę, jaka ta gra jest ładna. Tym ciałem. Dobra, klejąca bomba. To by było na tyle. Dobry z ciebie koń, prawie. Ale do celu. Równiny Tsutsu. Mamy zapis. Czyli lisia nora. Wyśmienicie. Jeszcze dwie lisie nory. No dobrze. Ale ja tu widziałam jakąś właśnie prowokację. Co to? Wyciągać broń! Kami cię tu nie obrania. Ugh!
Nie, chciałam tylko kwiata podnieść. Nie ma tu naszego celu, tu już jest kolejny. Kurczę, ale nie, zróbmy to. Tu musi zaczekać. Daga, do mnie! Tu jest jakaś skrzynia. To tego oni tak bronili. Chyba będzie jednak trzeba zajść do niej. Zapasów aż 30 sztuk, całe mnóstwo. Sporo jak na jeden raz. Tam jest kolejna grupa. Agresywny, co? Jak się rozpędził, skuba. Uwolnię cię. Już myślałam, że z tego nie wyjdę przez moment. Miłosierdzia. Ukryj się gdzieś. Uważaj. Proszę, to dla ciebie. A miałam przejechać bokiem. Mieliśmy przejechać bokiem. Bo my... Podniosłam te zapasy? 50. Pięć. To od niej 50 otrzymaliśmy. Co to w ogóle za kolor nieba? No i oto jesteśmy. Dla głównej wyspy. Mongołowie zdają się niszczyć wszystko, co się da. A jednak tu jeszcze dalej. Palą nawet chorągwie Sasinami, a więc atakują także nasze klany. Śmierć samurajów im nie wystarczyła. Myślałam, żeby pozbierać chorągwie, ocalić je. Nie warto ryzykować życia. O, proszę. Tu nas prowadziłaś? Czyli pasek zdrowia znów będzie dłuższy. To tak naprawdę fajnie by było. Przemieniu wojownika? Brzemieniu. Boże, przepraszam. Ja myślę, że kolejkę powspominamy. Wiecznie pakowaliśmy się w kłopoty. Kradliśmy sakę. Udawaliśmy kobiety. Próbowaliśmy żeglować na wyspę Iki. Wuj zawsze mówił, bym trzymał się z dala od czarciego dziecka Ryudza. No i proszę, maksymalny poziom zdrowia, pasek. Fajnie, jakbyśmy mieli tego ducha, te punkty ducha.
No i świetnie, nie ten przycisk. No tak, już mamy miejsce nad tym paskiem, na jeszcze jeden punkt ducha. Tu chyba niczego nie znajdziemy ciekawego. Czyli... ukończono. Zrobimy to poboczne jeszcze. W tym odcinku, mam nadzieję. Że się da. Trochę to dziwny kierunek obiera. Tak jakby miała płynąć w tamtą stronę? Na tą wyspę? No tak to wygląda. Pewnie było jakieś krótsze dojście do tego. Chociaż może niekoniecznie. O, co się dzieje? No nie mówcie, że burza w takim momencie. Dobra, jeszcze takiej misji nie było, dopłyń na wyspę. Ale tak widzę, że jednak ta wyspa się... jak to wyspa, nie łączy się z lądem. Ale myślałam, że może tu jest jakiś przesmyk. Ale jednak go nie ma, czyli tak byśmy musieli płynąć. Wyspa Kijo. Lepiej odłóż to, zanim się zranisz. Wybacz, jeśli mój brak umiejętności cię razi, panie. Ale muszę coś zrobić. Mongołowie złapali moją córkę. Gdzie te psy ją zabrały? Na okręty. Te z opuszczonymi żaglami. Dwie jednostki. Nie wiemy, ilu Mongołów. Nie masz szans. Znalazłem łódź. Miecz. Może przyjazny samuraj mi pomoże? Wejdź na łódź i chwytaj wiosło. Jesteś zbyt łaskawy, panie. Zostaw walkę mnie. Gotowy do drogi, panie. Lubimy, gdy będziesz gotów. Okej, lubię, jak Ginny jest taki skromny, prawda? Aż ta skromność od niego bije. Zaginiona na morzu. Proszę, przyprowadź Maki do domu. Poczekaj tu. Wkrótce wrócimy. Nie zdążył wszcząć alarmu. Chociaż my też tak nie za specjalnie się kryjemy, ale... rozpoczę tak. Może. Thank you.
zrobił? Co to? Co to? On idzie ją zabić, prawda? Wracaj, wracaj tu. Kurde. Teraz ten ją idzie. Kurde no. Nie! Samuragursza! Namierzanie. Zmieniłam nawet postawę, więc powinno mi troszeczkę... Ktoś tu jeszcze jest. Oj! Udoki chcę harta! No pięknie! Ostatniej chwili! Zaraz pomożemy, powoli. Nie ruszaj się. Maki? Tak. Ojciec czeka na łodzi. Chodź ze mną. Już idę, mój panie. Dziękuję. Zabiłeś wszystkich. Zasłużyli na to. Wiem. Po prostu nie wierzę, że to koniec. Teraz tak, możemy wejść na górę. Czy jest możliwość? Jest możliwość przejścia na drugą stronę. Dobra, i widzę, że dziarsko za nami biega. Okej. Tak fajnie by było jednak wszystko pozbierać. Leżą, leżą. Tu mamy stal. I jeszcze tu coś znajdziemy. No tak rzućmy okiem w ogóle na ten statek. Jak to wygląda? I taka, kurczę, krępa ta budowa jak na statek.
Tu chyba wszystko. Jeszcze zobaczymy środek. No. Tutaj i zapasy. I to by było chyba na tyle. Maki? Tu jestem, ojcze. A, dzięki Bogom. Zabierz nas na brzeg. Już się robi, panie. Jesteś bezpieczna. Byłam tam wiele dni, ojcze. Wiele dni. Powinienem... Lepiej odpocznijcie. Znajdźcie schronienie, gdy nabierzecie dość sił. Dobrze, mój panie. Dziękujemy. Talizman obrony. W niewielkim stopniu zmniejsza otrzymywane obrażenia. Ale tu już mamy duplikat. I to chyba nie pierwszy. Mamy tak, talizman odporności. Talizman odporności. Coś jeszcze było takiego podobnego. O, talizman hartu ducha, talizman hartu ducha. Czyli... Skąd pójdziemy, ojcze? Ja się będę tym martwić. Boję się, że oni już są w trójkę. To znaczy, no, mogą być już w trójkę. I teraz co? Wpław do wioski? No, proszę. Łodzią chyba sami popłynąć nie mogliśmy, ale... Wioska Aoi. A ciekawe, jak naprawdę się to wymawia. Mamy kolejne zadanie, takie poboczne, zrobione. Więc teraz szybka podróż w to miejsce. No wiemy, że tu jest. Wiemy. Chociaż nie, ty nas jeszcze gdzieś prowadzisz. Azamo. Cóż tu jest ciekawego? Porągwie. Opaska. No proszę. Tu jest jeszcze jakiś pytajnik, ale tu mamy główne zadanie i nie wiem, czy ono i tak się nie odpali, kiedy będziemy przechodzić obok. Krabie, jak fajnie się w piasek chowają. O kurczę, ten to jest... Oczywiście ten łucznik nam wszystko zepsuł, prawda? Uszu, doszło!
Tu widziałam jeszcze kogoś konno, ale... znikł, odjechał gdzieś. A był na horyzoncie widoczny. Dobry z ciebie koń. Ruszamy, kapie! Jest, tak. Jakoś udało nam się przemknąć obok. Spal obóz pozyskujący drewno. No dobrze, jako że to jest dłuższa historia, a za nami jest jeszcze dłuższa historia, to zrobimy to sobie w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie was zapraszam. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Hej, hej.